Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Company of Heroes 2. Kontynuujemy naszą tutaj misję. Mamy tutaj obronić trzy obszary na wzniesieniu. No spróbujemy to jakoś zrobić. Dobra. Dotarli kolejni poborowi. Do naszej dyspozycji. Teraz, marsz! Czekam w gotowości. Kontakt, szkopy na północnym przejściu. Poborowi do naszej dyspozycji. Zbliżają się drogą po środku. Rozstawić oddziały frontowych poborowców. Mają oni dostęp do koktajli Mołotowa i pistoletów maszynowych. Grenadierzy pancerni na północy! Zająć się nimi, zanim ostrzelają okopy! Wysyłamy dodatkowe maksimy na wzniesienie, komandier. Dostaliśmy rozkaz wymarszu. Ruszaj się, jakbyście chcieli płuca wybrać. Czekamy na rozkaz. Pokażę do mury, bo załatwiło na pepeże. Dostępne TKM Maxim. Padli!
zbyt wielu wrogów. Wycofajcie swoje wojska i zacznijcie szykować obronę w wiosce. Nasz obszar wpadł w ręce wroga. Wszystkie baterie przerwać ogień, to swoi! Tracimy terytorium! Kamandir! Saperzy mogą już zacząć umacnianie wioski! Możecie też skorzystać z oddziałów bardyjskich dostępnych w bagnie. Trzeba coś zrobić, możemy z tego skorzystać. Ruchy! Brniemy w śniegu. Przynajmniej w ruchu będzie nam ciepło. Trzeba coś zbudować? Dostaniemy miotacze, towarzyści! Bo pamiętają... Brniemy w śniegu. Zaraz wybudujemy. Tak, gwardia melduje się. Ochotnicy do działa przeciwpancernego! Gwardia gotowa do akcji! Niełatwo się pracuje w takiej pogodzie. Melduje się. Przynajmniej w ruchu będzie nam ciepło. Zaczynamy budowę. Oddział gwardii gotowy. Ochotnicy do działa przeciwpancernego! Gwardia w drodze. Dalej, ruszamy. Czego wam trzeba? Łazimy i łazimy. Nic, tylko łazimy. Przybyły oddziały frontowe. Zaraz wybudujemy. Trzeba coś zbudować? Bierzemy zgodnie z rozkazem. Przynajmniej w ruchu będzie nam ciepło. Sowieckie bazy mają teraz szpital polowy. Ale tylko dla naprawdę ciężko rannych. Załoga do tamtej broni! Przybyły oddziały frontowe. Drużyna KM-u czeka na rozkazy. Brniemy w śniegu. Ustawić pułapkę, bracia! Założyć miny! Melduje się oddział z miotaczem. Mamy RKM. Proszę, dotrzemy tam. Czekamy na rozkazy. Dzięki DP-28 zabijemy więcej faszystów. Uszy mi odmarzły. Będziecie walczyć razem z nimi. Nie zawiedźcie nas! Oborowi, potrzeba im nowych żołnierzy. Tak, ruszamy. Przybyły oddziały frontowe. Meldują się Oborowi. Oborowi, dołączcie do tamtej drużyny. Saperzy wyruszają. Bierzemy się do roboty. Przynajmniej w ruchu będzie nam ciepło. Zaskoczenie bywa najlepszą bronią. Zaminujcie teren. Tak, gwardia melduje się. Miny gotowe! Zamówiliśmy DP-28. Potrzebna im wasza pomoc. Do szeregu! Idźcie po moich śladach, będzie łatwiej. Żołnierze w gotowości. Zastąpicie tych, którzy odeszli przedwcześnie. Czego wam trzeba? Trzeba. Brniemy w śniegu. Towarzysz, Niemcy wkrótce nadejdą. Trzeba coś zbudować. Czas ruszać, towarzysz. Da, towarzysz. Potrzebujecie czegoś? Przenosimy KM. Będzie dobre miejsce dla KM. Potwierdzam rozkazy marszu. Armia, czas na nas! Oborowi, potrzeba im nowych żołnierzy!
Siły wroga próbują zająć nasze terytorium! Kontakt! To nie jest prawdziwy atak! Tylko testują obronę! Słuchaj, towarzysz! Mamy depet. Dalej, towarzyści! Ten RKM przyda nam się na miejscu! Siły wroga zajmują strefę z zasobami! Środek pod ostrzałem! Gotowe na wczoraj. Trzeba coś wyburzyć. Załatwiliśmy oddział. Ciężko będzie w tym zimnie. Środek pod ostrzałem! Zaminować teren! Trzeba coś. Thank you.
oddziały frontowe. Artyleria atakuje! Na ziemię! Saperzy w gotowości. Zaatawaliś? Dobrze, buty zasznurujcie. Obrobię. Trzymać szyk, towarzysze! Wrogie jednostki zamierzają przejąć tę wioskę. Nie, że w gotowości. Krew nieco żywiej popłynie. Na, towarzysz? Udajemy się na miejsce. Miny przeciwpancerne gotowe. Potrzebna im wasza pomoc. Do szeregu. Jakie? Idźcie po moich śladach. Będzie was. Działo przyczynę. Trzeba? Przybyły oddziały frontowe. Przemieszczamy się!
oddziały frontowe. Straciliśmy kolejne oddziały. Rusza. Nowe oddziały gwardii w gotowości. Załoga, przemieścić ciało polowe. Trzeba coś wyburzyć? Meldują się poborowi. Potrzebna im wasza pomoc. Do szeregu. Ruszamy, gwardia. Kolejna fala. Wszystkie oddziały wycofać się, ochraniać kwaterę główną. Nie damy rady! Siły wroga przechwytują nasze zasoby! Szturmują nasze stanowisko dowodzenia! Szybko! Czekamy na oddział piechoty z głowy! Poprowadźcie wojsko i zmiażdżcie wroga! Tracimy pojazdy! Proszę
Wykończcie ich! Czekamy na rozkazy. Jeśli chcecie, zajmiemy ten teren. Rycejsk zdobyty. Doskonale, towarzysze. Faszyści posmakowali naszych czołgów. Dzięki temu zwycięstwu przerwaliśmy marsz hitlerowców. Zatrzymaliśmy ich, opóźniliśmy. Zmusiliśmy do stawienia czoła srogiej zimie. Ale jakim kosztem? Zawsze z łatwością poświęcaliście naszych dzielnych braci. Ich życie naprawdę tak mało dla was znaczyło? Nie mogłem się zadręczać z powodu każdego żołnierza, którego posłałem na śmierć. Wiedzieli, o co toczy się gra, i to dzięki ich męstwu zyskaliśmy niezbędny czas. Możemy tu zamarznąć! Szukajcie po drodze ognisk albo budynków! Patrzcie na te ślady! W ręce tędy jechały! W pobliżu musi być obóz! Sprawdzić sprzęt, rybiata! Ruszamy! No nieźle. Jakby nie przegramy to. Ruszamy! Biegnij, biegnij, żeby zamarznie. Ale zimno. O kurde, kolejny zamarz. Tam, towarzyści. Ogrzejemy się przy tym ogniu. Szkopy się chyba nie obrażą. Masakra. Zimno jest. Towarzyści, myślę, że wszyscy się ze mną zgodzicie. Odmrażamy sobie tu jaja. Ale przecież hitlerowcy również. Wykorzystamy przewagę, jaką daje nam pogoda i wypędzimy szkopów z okolic Moskwy. Wycofali się na pozycje obronne gdzieś tutaj. Nasi zwiadowcy zajmą pozycję tutaj. Spotkacie się z nimi i udzielicie wsparcia, podkładając ładunki. Nie ma nas wielu, towarzyści. Nie dajcie się zimnu, ani drogowi. Dobra, prowadzimy taki jeden mały oddział. No niestety. Musimy to jakoś ogarnąć. Nie mogę zapisać w ogóle. Chciałbym zapisać to. O, teraz mogę zapisać. Zapiszemy sobie na Karol 2. Tak, zapiszemy sobie. No proszę czekać, cały czas piszę. Dobra, idziemy. Wyruszamy. Masakra. Spotka się ze snajperami, z wiodowcami. Głęboki śnieg spowolni nasz atak. Szybciej będzie iść drogami i ścieżkami. No ta. To jakiś karabin MG. Korzystajcie z osłon, żeby chronić się przed wiatrem! Nie będzie wam cieplej, ale przeżyjecie! Szagom, Anowóz
Musiała rozbić ich straż przednia, ale gdzie oni się podzieli? To jest ciekawe, gdzie oni się podzieli. Dobra, weźmy sobie ten karabin tutaj. Nic się nie zmarnuje. Lec! Zasadzka! Maszeruj! Ten karabin mi się przydał. Jesteśmy uratowani! Kurwa, zabicie ich, bo mi tylko snajperzy zostaną zaraz. Udało się wam, świetnie! Myśleliśmy, że zamarzliście już na kość. Ha! Przez taki lekki wiaterek to nawet nie jest mróz. A teraz szybko się ogrzejcie. Dokonacie zwiadu niemieckich pozycji. Potwierdzam rozkaz wymarszu. Potrzebny wam przyjął... Zależy zupełnie działanie brązu. Dobra. Ostaciliśmy dużo ludzi. Nadal mamy 6, tylko że teraz jest snajperów 2. Harol 3, zapiszemy teraz sobie zapis. Zapisało się, zapisało. Gotowa, ruszam. Ruszamy. Snajperami musimy się zwrócić. Wstrzymać ogień. Nie chcemy zdradzić swojej pozycji. Ruszam. No, poczekamy sobie. Przemierzamy się. Znajduję, że musieliśmy schronić się przed mrozem, lecz jesteśmy już na wasze rozkazy. Rus unieruchomił szwabskie czołgi. Ładunki pomogą im zachować ten stan. Z tego skorzystać. Saberzy wyruszają. Dostaniemy miotacze, towarzyści! Opamiętają nas, jebani faszyści! Ruszamy. Jestem w drodze. Trzeba coś zbudować? Snajper melduje się. Potrzebny wam infiltruje. Masakra. Przemierzamy się. Wyruszam. No dalej, dalej, chodź się. Przemierzamy się. W pobliżu znajduje się wrogi posterunek. Podejdźmy, kryjąc się za osłonami. Ruszam. Możemy użyć flary. W ten sposób wykryjemy pozycję wroga. Przemierzamy się. Gotowa. Flary. Oświetlić drogę. Niemcy są przed nami. Jeśli schowamy się za tę osłonę, podejdziemy w zasięg strzału. Potrzebujecie mnie? Przemieszczamy się. Idę tam, gdzie jestem potrzebny. Jakie rozkazy? A co z tymi tutaj zrobić? Ciężko powiedzieć. Snajper melduje się. O jedy. Snajperami to ich ten załatwię. Będzie dla nas strzelać to woli. Czoło oni nie strzelają? Uwaga na środek! Odpływają nas! Potrzebujecie mnie? Strzelić flarę! Kontakt z piechotą wroga! Kontakt z piechotą wroga! Ciepło? Tak. Rób nie żyje. Szkoda, że oni się nie leczą. Ciekawe, co
dostanie ten strzał i po wszystkim. Widzieliście jego minę? Awansują. Czekamy na rozkazy. Czekamy na wasz rozkaz. Nie, właśnie czy tymi snajperami tu iść, czy tymi? Ciężko to powiedzieć, czy tu iść teraz. Może tak zrobimy. Tych przesunę tam. Wygląda nieźle. A tych przesunę tu. Wyruszyliśmy. Хорошо, dotrzemy tam. Ruszamy. Przemieszczamy się. Wstrzymać ogień. To będzie walka, coś tu kojarzy. Strzelcy gotowi. Rozejdźcie się. Nie ma dużo ludzi, tak jak widzicie. Nie jest to za ciekawie. Potrzebny wam snajper? Jeszcze muszę zniszczyć 10 czołgów, takie misje dodatkowe, ale nie wiem, co to jest sens robić. Dalej, dalej. Taka mała grupka żołnierzy na razie. No nie jest za ciekawie, nie? No ta misja będzie o wiele dłuższa niż inne. Te pierwsze wiadomo są krótkie dosyć. Gotów na rozkazy. Dawa, snajper w drodze. Przyjąłem rozkaz wymarszu. Jestem w drodze. Wyrusza. Wyrusza. Snajper w gotowości. Kurwa, snajperów widzę. Przyjaciel wybił nam kolejny oddział piechoty. Tak to miało wyglądać. Zabiją ich wszystkich. Czekamy na rozkazy. Kurwa, to jest dwóch przeciwko jednemu teraz, ale masakra to jest. Kiepsko to nam idzie, bardzo kiepsko. Szybki marsz! Nie bójcie się kul, towarzyści! Zająć tamten punkt! Przemieszczamy się. Załatwiłem oddział. Zajmujemy to dla ludu ZSRR. Masakra. Piotr może to zabrać, tylko że ja piechoty mam dwóch ludzi tylko. Mi zostało to tak naprawdę. Jest porażka jakaś. Posterunek jest nasz. Doskonale. Dostarczyliśmy wam dodatkowe oddziały. Ruszamy dalej. W pobliżu powinien znajdować się kolejny niemiecki skład. Poborowi. Tu nie ma kruży. Ruszamy. Z masakra tutaj. Gdy usłyszeliśmy wystrzały, ukryliśmy się w tym domu. Lecz teraz czekamy na rozkazy. Czego wam trzeba? Nie, PPS-y chyba się bardziej przydadzą. PPS-y mi się wydaje, że się bardzo przydadzą chyba. Jakie rozkazy? Czas na nas! Zabieramy!
kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Ruchy, panowie. Czekamy na rozkaz. Czekamy na... Wyruszamy. Przyda się ten PTRS. Czeka drużyna z PTRS-em w drodze. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Trzeba coś zbudować? A poborowi mogą wziąć supery? Trzeba coś... Weźcie to. Ej, ci już kurwa mazno to w chuj. Właśnie tu do środka. Karabin przeciwpancerny. Strzelcy gotowi. Zastąpicie tych, którzy odeszli. Udajemy się na miejsce. Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Dotarli kolejni poborowi. Muszę ich trochę tych poborów pobrać. Wiele oddawałeś. Trzeba coś zbudować? Otwierdzam cel. Czas ruszać, towarzysz. Zaberzy w drodze. Drogę! Poborowi, dołączcie do tamtej drużyny! Dragon, marsz! Kolejni poborowi do naszej dyspozycji. Wyruszamy. Co, nie mogę kolejnych poborowych wziąć? Maszerujemy! Trzeba coś wyburzyć? Potwierdzam cel. To jest cała moja armia. Nowo. Oddział gwardii gotowy. Trzeba coś zbudować. To nie jest jakaś duża armia tak naprawdę. Potrzebne wsparcie przeciw czołgom? To jest cała armia. Masakra. Jeden KM. Trzech snajperów i trochę poborowych i jedna. No, jedna gwardia narodowa. Dobra, zapiszemy sobie. I spróbujemy, pójdziemy do przodu z tymi snajperami, zobaczymy co tu się dzieje w ogóle. Czego wam trzeba? Ruszam. Palce ze spustów, wyruszam. Transporter tu jest, proszę bardzo. Potrzebne wsparcie przeciw czołgom. Oddział w period. Trzeba... Ruchy. Strzelcy gotowi. Karabin przeciw... Wyruszyliśmy. Jestem w drodze. Możemy zarekwirować ten transporter. Przyda się żołnierzom. Trzeba coś wybuchnąć. Kawaryści, spróbujmy uruchomić. Zabierzy... Nie, saperami nie. Weźmy tych poborowych zwykłych tych. No. KM gotowy. Armia czerwona. Przeciwpancerni wyruszają. Tu nie. Zobaczmy tutaj, czy można tym wziąć. Dotrzemy tam. I w sumie. Czekam na aj wciół. Ruchy, panowie! Zaperzy, potrzebna naprawa! Trzeba naprawić. Karabin przeciwpancerny gotowy. Transporter melduje się. Melduje się. Oni go naprawią. Skrzynka z amunicją tu dalej jest. I tu trzeba... A te czołgi? To ja nie wiem, gdzie są te czołgi rozwalone. W sumie nie interesuje mnie też za bardzo te czołgi. Szkoda, że tu nie mogę coś zrobić z tym. No dobra, zapiszemy sobie jeszcze raz. Sorry, że tak zapisuję co 5 minut, ale jednak tu ledwo wygrałem z tymi żołnierzami tam. Tu każdy żołnierz się liczy tak naprawdę. Ale wiecie co? Chyba w kolejnym odcinku będziemy grać dalej. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, popatki, pa pa.